Szanowni Państwo, stoimy na dziedzińcu między kościółkiem świętego Aleksego a dawnym szpitalem miejskim, obecnie ośrodkiem pomocy społecznej. Jest to rzecz, która została stworzona dzięki dotacji księcia biskupa Jana Kropidły. Jego wielki gest, aby pomóc mieszkańcom tego miasta, zwłaszcza tym najbiedniejszym, sprawił, że zbudowano tu po 1421 roku gotycką kaplicę świętego Aleksego oraz szpital, który miał służyć ubogim. Jeżeli popatrzymy, że po dzień dzisiejszy ta fundacja nadal działa, że ten obiekt nie zmienił swojego przeznaczenia, to nie wiem, czy w historii tego miasta jesteśmy w stanie spotkać coś bardziej wyrazistego, co przetrwało i nie zmieniło swojej funkcji. Tu mamy do czynienia z tym właśnie przypadkiem, gdzie dzieło, jakie zakończyło żywot księcia biskupa Jana Kropidły, po dzień dzisiejszy funkcjonuje. Nad dzisiejszym domem opieki widnieje czarna tablica z łacińską sentencją. To nie jest oryginalna tablica. Ten obiekt, tak jak całe miasto, ulegał także licznym pożarom i oryginalna tablica prawdopodobnie w XVII wieku uległa zniszczeniu, ale ją odtworzono. Ta łacińska inskrypcja w polskim tłumaczeniu to jest taki w zasadzie wers: dawaj, jak długo masz. Po śmierci nie będzie już okazji do dawania. Jeżeli coś dajesz, nie dasz nic przemijającego. I te piękne słowa okazują się po dzień dzisiejszy być bardzo, bardzo aktualne. I to jest zasługa właśnie najstarszego syna księcia Bolesława III, który dostąpił godności biskupiej, który pełnił różne funkcje biskupa w Polsce, a kiedy przyszedł kres jego życia, cały swój majątek przekazał Opolanom, bo oprócz tego szpitala i kościoła nakazał także budować murowane domy, poczynając od rynku, po to, żeby kolejne pożary nie niszczyły dorobku życia Opolan.